I w końcu dotarliśmy do piekła. Tutaj w Diablo 2, pan zniszczenia. Dzień dobry. Patrzcie, tu jest teleport, mamy tylko 3 miejsca, do których można się w tym rozdziale teleportować. Tylko 2, które jeszcze nas oczekują. Oraz, co najlepsze, tylko 3 zadania. Czyli to no będzie i te bardzo... Te dwa miejsca teleportujące są fabularnie wymagane. Znaczy nie wymagane, ale fabuła nas przeprowadza prosto przez nie. No to ich nie przegapimy raczej. No i tylko 3 zadania, jak widzicie tutaj. Szybko będzie. No, powinno się, no nie powinno trwać długo, ale to też nie znaczy, że będzie łatwo. Tu jest diabełek, tutaj jest anioł i jeszcze coś innego dziwnego. I to tak, będzie tak. Ostatni rozdział, który był w normalnym Diablo bez dodatku, czyż nie? Tak. No widzicie, wielki finał oryginalnej gry, tak naprawdę. Hej, co tu robi jaki... A, patrzcie, tu jest Kane. Widziałem jego nogi, poznałem go. I Archanioł Tyrael. Jego się nie spodziewałem zobaczyć tutaj. W sumie nawet nie myślałem, że tutaj z tyłu coś wielkiego będzie. A tu jest nasz postój. Jak oni się tu w ogóle dostali do tego miejsca, to mnie ciekawi. Przecież to jest piekło, w którym jesteśmy teraz. Co Archanioł robi w piekle i co staruszek? Bardziej jak staruszek się tutaj dostał? Tyrael jakoś sobie poradził zapewne, ale... Dlaczego Kane tutaj jest? Masz jakiś pomysł? Możliwe, że przez to, że my otworzyliśmy teleport. No, ale jak otworzymy teleport... Nie w mieście. No właśnie, to mówi, że nie w mieście. Jakoś to tam musiało być... Musi być jakiś sens tego, że on tu przyszedł. Może Tyrael go zabrał ze sobą. No dobra, pogadajmy z Tyraelem. Dobrze znowu cię widzieć. Pokonanie Mefista to wielkie zwycięstwo światła. Wiedziałem, że w końcu uda ci się tutaj trafić. Twierdza Pandemonium jest ostatnim bastionem mocy niebios przed wrotami płonących piekieł. To miejsce zostało uświęcone krwią tysięcy mistrzów światła, spośród których wielu było śmiertelnikami, tak jak ty. Teraz nadchodzi czas ostatecznej bitwy przeciw pierwotnym złym. I musisz do niej stanąć samotnie. Nie mogę ci pomóc, poza kilkoma okruchami mądrości. Bo to jest godzina triumfu śmiertelnego człowieka. Twojego triumfu. Niech chroni cię światło, a moce niebios rozświetlają twój szlak. Dzięki. Czyli to jest jeszcze ten ostatnia wielka twierdza przed wejściami do piekieł, czyli w sumie jesteśmy w piekle, a nie jesteśmy. Znaczy jak zejdziemy po schodach, to już będziemy. ...roczną, okaleczoną duszę. W ustach śmiertelników jego imię brzmi Izual, a przed wiekami był moim zaufanym porucznikiem. Jednak wbrew mojej woli poprowadził szturm na samą piekielną kuźnię. Pomimo odwagi i męstwa, Izual został pojmany przez Mroczną Trójcę i wypaczony przez ich przewrotną moc. Zmusili go, by zdradził swój ród i wydał najpilniej strzeżone sekrety niebios. Stał się marnym cieniem swej poprzedniej postaci, upadłym aniołem, któremu nie ufa ani niebo, ani piekło. Dusza Izuala została zamknięta za popełnione zbrodnie w ciele strasznej istoty wezwanej z otchłani. Jego oszalały duch już od wielu wieków mieszka w tej okaleczonej skorupie. Wydaje mi się, że dość już wycierpiał. Błagam cię, znajdź Izuala i uwolnij go z tych strasznych okowów. Zakończ jego cierpienia. To całkiem miłe, że chcę uratować tego typa, tego, no, upadłego anioła, nawet jeżeli jest upadłym aniołem i tak naprawdę nie, jego obowiązkiem nie jest pomaganie mu. A, można teraz tutaj wskrzesić Żarulfa, Rulfa naszego. No, naszych kolegów tutaj można nam ożywiać. To w sumie jedyny, to jest chyba jedyny ten, jedyne miejsce, gdzie wskrzeszamy swoich kumpli, który ma jakiś sens. Bo on jest archaniołem, no to w końcu może wskrzesić naszych kumpli.
Można poplotkować z Syraelem, zobaczmy co ma do powiedzenia. Dawno temu złożyłem przysięgę, że będę strzec członków Bractwa Horadrim i ich potomków. Jako że Deckard Cain jest ostatnim z tego szacownego zakonu, to nie dopuszczę, by tutaj umarł tak daleko od kraju swych narodzin. Nie martw się, wiem, że jest twym przyjacielem. Nie stanie mu się żadna krzywda. No to mamy też wytłumaczenie, że to Tyrael go zapewne tutaj ze sobą przyniósł. Mhm. To ma sens. No okej. Czyli wskrzesimy Jarulfa, chyba nie mam pieniędzy na to nawet, to później tu wrócimy. A ile potrzebujesz? O wiele więcej niż by to było opłacalne. No ile? On i tak umrze zaraz. Ale ile? Czekaj, ile tu 330 potrzebuje, to około 600. 600 kasy tylko potrzebujesz? Mhm. Może nawet trochę mniej. Dzięki. 85 złota za dużo. Dzięki. Oto mój przyjaciel. Rulf. Możemy też pogadać z Tyraelem jeszcze na temat tego zadania. Za chwilę. Upadły anioł. Poszukaj Izuala na równinie rozpaczy. No to zobaczmy, co ma do powiedzenia na temat tego zadania, czy może je po prostu tylko powtarza? Choć Izual nie nosi już błękitnego gniewu, anielskiego ostrza run, to w swej nowej formie wciąż dysponuje ogromną siłą i mocą. Ponadto w obecnym stanie może mieć problemy z odróżnianiem przyjaciół od wrogów. Jeśli go znajdziesz, prawie na pewno będzie wrogo nastawiony. Musisz bardzo uważać. No to zobaczmy, co Cain jeszcze ma do powiedzenia teraz, kiedy tu jest. Dobry wieczór. Siema. Upadły anioł. Tyrael powiedział, że masz się zmierzyć z Izualem Upadłym? Musi być bardzo pewny twoich umiejętności. Ufam, że wiesz, co robisz. Uważaj na siebie. W tobie nasza ostatnia nadzieja. No, słyszę, że u ciebie też dzisiaj głośno. Nie tylko u mnie cały czas jakieś jacyś ludzie hałasują. Kiedy? Ktoś coś u mnie mówił? Puk, 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 puk. A to po głowie się drapie, bo mnie swędzi. A, myślałem, że to młotek. No cóż. Klimatycznie wygląda ten kominek, w który można wejść. No i te miecze, które są nad nimi, tarcze i w ogóle. I halabardy, yeah. To ja sobie tutaj zostanę może. No. Spal się, wiedźmo. Spalić wiedźmy na stosie. Naprzód. Czy przyszło ci kiedykolwiek do głowy, że pewnego dnia staniesz na rozdrożu pomiędzy niebem a piekłem? Forteca Pandemonium wygląda naprawdę imponująco. Ale twoja podróż jeszcze się nie skończyła. Diablo ciągle jest w piekle i zbiera swoje zastępy demonów do walki. Trzeba go pokonać. Tylko wtedy nasz świat będzie bezpieczny. Teraz ruszamy tam? Czasu jest coraz mniej. Tylko ten Cain musiał się wygadać chwilę. A, okej. Bo wstęp przegapiłem z nim. No to zobaczymy, jak wygląda w piekle. Jamela, kim ty jesteś? Pozdrawiam cię. No. To są kupcy, z nimi w sumie gadać nie można. No widzę właśnie, to mnie nie zadowala. Ale śmiesznie mają głosy i można coś tam u nich kupić. Albo można kupić coś na hazardzie. Aktualnie mnie nie stać na nic, co by mnie interesowało. Ja trochę miksturę chcę jeszcze kupić. Jak ktoś, to mógłbym kupić ten kościany hełm na hazardzie, ale no nie mam kasy. Swoją drogą. Pozdrawiam. Ciekawie oni to wszyscy wyglądają, ale nie mam nic do powiedzenia. To tak jakby zabrakło twórcom tutaj czasu. Troszkę. Dobrze, a więc idziemy.
Schody do piekieł. Swoją drogą zresetowaliśmy u Akary nasze umiejętności i mi zostało teraz jeszcze 12, które mógłbym gdzieś tutaj rozdać, ale to zobaczę przy przyszłych, czy będę chciał je rozdać. No, ja swoje porozdawałem na innych drzewkach, na umiejętnościach pasywnych i to w sumie jestem z tego w miarę zadowolony. Ja jestem zadowolony tutaj z energii i żywotności, może jeszcze w siłę pójdziemy, zobaczymy. No, siła się przydaje tak naprawdę. Bo w sumie tutaj energia to więcej many tak naprawdę nie potrzebuje, skoro ona tak szybko się regeneruje. Aktualnie jesteśmy na zewnętrznych stepach. I tutaj też strategia się sprawdzi, żeby chodzić przy ścianie po prostu, bo musimy przejść do kolejnej lokacji. Tutaj idziemy najprawdopodobniej do najbliższej ściany i... Ale odlatują. Będziemy tutaj przy niej krążyć. Ogólnie mimo wszystko, że nawet jeśli jesteśmy w piekle, na początku nie jest aż tak źle. Później się dopiero robi nieco niebezpieczny. Nie wiem dlaczego, ale mana nagle o wiele szybciej u mnie upada. Możliwe, że ty teraz coś nie wpakowałeś, co miałeś, na przykład w ciepło nie wpakowałeś? Właśnie, chyba w ciepło powinienem jednak więcej wpakować, bo wtedy miałem 3. Nie wiem, no podobno to wystarczyło, słyszałem, że wystarczy wpakować w to 1, czy jakoś tam 2 i to tyle. No zobaczymy. Dalej, raczej czegoś, tam czegoś raczej nie masz, skoro teraz to działa inaczej. No zobaczymy. Nie grałem za dużo czarodziejką, więc się w sumie nie wypowiem. No z ciepłem o wiele szybciej się teraz regeneruje, więc to chyba przez ciepło było. Możliwe. Dobra, o, czyli by tu było przejście dalej gdzieś? Mam nadzieję. Czy dobrze będzie, jeśli będziemy się trzymać razem, bo w pojedynkę to może być nieco niebezpieczne. Spoczko. I tak zaraz będzie po wszystkim. Głównie dlatego, że ja potrafię trochę więcej wytrzymać, mój gość też trochę wytrzyma, a ty masz po prostu duże obrażenie. No. Nie, ten twój koleś się nawet dobrze sprawdza, nie chciałeś go próbować. Cofam wszystko, co kiedykolwiek powiedziałem. Jednak lubię czarny. O, tu jest przejście. No, zazwyczaj się z tej strony pojawia. No, na górę. Te schody wyglądają tutaj bardzo elegancko. No i to jest równina ją spaczy. O, a patrz kto to tutaj za kolega, sam przy samym wejściu się pojawił. Jakiś pan jadł jeszcze i w ogóle, ej! Jestem wolny! Uważaj na panów jadów, panowie jadów są podobni i działają podobnie jak ten, jak szamani fetyszy, czyli zieją ogniem. Wyglądają jak diawol. O ja pierdziel. Co to no, za laser? Dużo tych kolegów tutaj się zrobiło. Paszab zaraz umrze, tak umarł. Mój już też umarł dawno, więc widzisz, to było trochę pieniądze na marne. Przed chwilą powiedziałeś, że to było dobre wydane pieniądze. No mówię, cofam wszystko, co kiedykolwiek powiedziałem. No lepiej będzie zająć się wszystkimi innymi kolegami tutaj dookoła i Izuala zostawić sobie na koniec. Szczególnie tego, który tutaj tak chamsko rzuca tym wszystkim. No ten duch, który strzela piorunami, jest trochę denerwujący. Dzięki. Izuat jest dość zabawnym bossem. Zaczyna się pięknie. Niechmienicie. Izuat jest zabawnym bossem dlatego, że on nie ma za dużego damage'a, on nie jest szczególnie groźny, tylko po prostu on ma cholernie dużo życia. No podczas gdy ty tutaj odciągasz tych typów, to ja się sobie z nim poradzę. No ja staram się przeżyć aktualnie. No a ja jestem teraz znowu w problemie. A wiesz co? Pieprzyć to wszystko.
co, idziesz do miasta? Chwila. Spróbuję zrobić to w ten sposób. Nie zostawiaj mnie. Jest niebezpiecznie. Strzelaj, strzelaj w nich tym ogniem. Ała. Zabiję! Zaczyna się pięknie. Dodaję teraz większe obrażenie. Dobrze. Ja już o to zadbałem. Wiesz swoje ciało. Może mogłoby ci się przydać. Gdzie ono jest? Tu jest. Tak. I tak, przez całą grę używam tego jednego zaklęcia, to czemu miałoby się teraz pod koniec coś zmienić? Znaczy, trochę niefortunne, że on się pojawił zaraz przy samym wejściu i wszyscy się tutaj zbiegli dookoła. Od razu mnie walnął i już zamrożony. Kompletnie bezużyteczny. Mam nadzieję, że u ciebie jest lepiej. Ja się jakoś staram jeszcze przeżyć tutaj. Ja też się staram, ale mi w przeciwieństwie od ciebie to nie wychodzi. No nie, no ja też zginąłem. Ile razy? Raz. 5, 6, 7 już. Jasne. Bo jesteś czarodziejką, masz mniej zdrowia, no to jest logiczne. Jezus, jakich jest tu cholernie dużo. Idę po Asza, bo Asza się przyda. I zawsze to koledzy są problemem, a nie ci inni. Ci główni bossowi. No to głównie chodzi o to. No, koledzy są zawsze największym problemem. No, Ashab sobie radzi, tylko jak on właśnie wchodzi w 15 wrogów, to ginie i to jest jego problem. Ale przynajmniej na chwilę ich obciągnął, więc wykonał swoje zadanie. No, tak trochę pieniędzy na wydanych na odrzucenie uwagi od siebie, odwrócenie wagi, dokładnie, zwrócenie wagi od siebie. No, warto zwracać wagę. No, to całkiem dobra strategia, którą teraz mam, po prostu odchodzić, spamić. Chodzić, spamić. A ja nie mam wytrzymałości. Jeszcze więcej tu! O fajnie, jeszcze więcej debili! No sporo ich tutaj jest w okolicy. Najlepiej nie wychodzi aż tak daleko, to wtedy nie przechodzą. No, w sumie najlepiej będzie jak trzymać się będziemy samego początku. Powinno to jakoś wyjść w ten... To sprzedam na zdrowie. Na zdrowie. Alergia na idiotów. Sprzedam tego trochę, kupię to i będę miał na Ashaba jeszcze. Sprzedam trochę śmieci i będę miał na Ashaba. Czyli wymieniasz śmieci na śmieci. Wymieniam śmieci na śmieci. Nie no, Ashab się przydaje, tylko on ma słabe AI i on wybiega w bardzo wielu przeciwników. To jak ja. A masz teleport, dobrze. Bo jak on się bije na jednego, to przeciwnik nie ma szans, bo Ashab jest cholernie mocny, tylko że po prostu, no jak on wpada w kilku przeciwników, no to nie ma szansy. Bo on tak na jednego, dwóch, to on sobie daje radę, on naprawdę jest mocny wtedy. Halo, Ashab, walnij go. No. No już jesteśmy chyba w dobrej pozycji. Co ma, ale teraz nic mu nie zadaje. Czy on jest odporny na ogień? Nie, on po prostu ma dużo życia. Zadajesz mu obrażenia. A teraz widzę to, teraz widzę. A Ashab niestety trochę obrywa od niego. Bo Izuel nie jest aż tak bardzo groźnym bossem, tylko że on naprawdę ma bardzo dużo życia. No widzę właśnie. Ale będzie zaraz z głowy i już nie będzie problemu. Największym kłopotem byli tutaj wszyscy ci koledzy dookoła. Tylko to odrzucenie tego... Ten reset punktów i w ogóle, to jednak nie wyszło na dobrze, bo jest teraz trochę gorzej. Czy ja wiem? No z maną. Wcześniej w ogóle nie musiałem się leczyć od many. W ogóle many nie musiałem sobie dodawać, a teraz? To katastrofa.
Nawet gdy wszystko wpakowałem w... w ten. W leczenie many. Dodawanie, regenerowanie. Ogromny miecz. I tu jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Pas. Przynajmniej ładna animacja. No i mamy jego ducha. Co jest napisane tu? Porozmawiaj z duchem Izuala. A, z nim mam pogadać, cześć. Hyrael był chłopcem, że mi zaufał. Widzisz, to właśnie ja powiedziałem Diablo i jego braciom o kamieniach dusz. I o tym, jak je splugawić. To ja pomogłem Mrocznej Trójcy powrócić do waszego świata. Planu, który tak dawno rozpoczęliśmy, nie może powstrzymać żaden śmiertelnik. Piekło jest tuż, tuż i niedługo rozleje się po waszym świecie niczym wielka fala krwi i koszmaru. Ciebie i cały twój gatunek czeka zguba. A to głupi cholernik. Ja mu zaraz dam. Spotka się z Tyraelem odnośnie nagrody. To on jest tutaj dupkiem głównym. Zepsuty do szpiku kości. No właśnie, zepsuty do szpiku kości. No i co powiesz na to, Tyrael? Dzięki ci za ułożenie do spoczynku okaleczonej duszy Izuala. Niech chroni cię światło, a moce niebios niech rozświetlają ci drogę. Jeśli jednak to, co mówisz, jest prawdą, to obawiam się, że przez cały czas robiono z nas głupców. Izual pomógł Diablo i jego braciom sprawić, by nie wiedząc, czym to grozi, użył przeciw nim kamieni dusz. A teraz... moce kamieni zostały wypaczone. Dysponując ich połączoną mocą, Mroczna Trójca będzie mogła obrócić świat śmiertelników w przyczółek piekła. To niedobrze. Dobrze, Kane. Nadszedł czas, by zniszczyć kamień duszy Mefista. Zabierz go do piekielnej kuźni. Tam umieścisz go na kowadle i uderzysz w niego z całej siły młotem. To powinno na zawsze zapobiec odradzaniu się Mefista. Czyli musimy zniszczyć kamień duszy Mefista i pewnie z Diablo i Baalem zrobić to samo później. No, mniej więcej. Pierwsze zadanie zakończone, zadanie drugie. Piekielna kuźnia. Zabierz kamień duszy Mefista do piekielnej kuźni. Okej. Okay. Ano. Naprzód. No. Umiejętność bierna zwiększa szybkość, z jaką postać odzyskuje manę. Poziom umiejętności 11. Ehe, 150%. No to dajmy jeszcze jeden, to będzie nam jeszcze dwa tutaj, to zobaczymy, czy to cokolwiek da. No, skoro, no nie wiem. Skoro w pocisk ognia i tak więcej już nie mogę dawać. No to możesz przejść przez mój portal, gdzie ruszamy. Daleko to? Piekielna kuźnia? Mhm. W następnych dwóch lokacjach. No to jeszcze w tym odcinku może damy radę tam dojść. No najlepiej biegać też tutaj przy ścianie i szukać kolejnego przejścia, bo walka tutaj, no zobacz, widziałeś jak walka nam tu szła. No nie najlepiej. No właśnie tak to się kończy. Przeciwnicy są do dupy, no ale to piekło. Nic dziwnego. Otworzysz mi teleport? A, udało ci się zginąć. Na szczęście, tak, to zaiste udało mi się. Osiągnąłem to. Osiągnięcie. Achievement of my life. Jeżeli to osiągnięcie, to już mam ich wiele. Fajnie wygląda tutaj, muszę przyznać, z tymi całymi, co to jest, ruiny? Piekło. Piekło. A, to jest piekło. Nie byłem pewny. No, akurat to jest piekło. Dosłownie ich przenośni. No. No nie!
Też się wytrzymała i skończyła. Ach, gdzie jest przejście? Pokażę wam magiczną sztuczkę. Dzień dobry. I tu jest lokacja, której szukamy. Gdzieś w środku niczego. Dzień dobry. Nad rzekę płomieni wchodzić. Mały problem tam się dostać. To tuż twój problem. Jak mój problem? Ty się tam dostałeś i zginąłeś. Dobra, żartuję. I nie mogłeś znaleźć teleportu, który był zaraz przy wejściu. No bo szukałem w środku, a nie na zewnątrz. Trzeba mówić, że jest na zewnątrz, a nie w środku. Jak ja chodziłem tutaj i szukałem, no, jest od razu przy wejściu. Tak, kurde, patrzę przy wejściu, tutaj niczego nie ma. No bo mówiłem, że są dwa teleporty, które są, które musimy przejść ten... Tak, ale nie mówiłeś, że mam wyjść z tej groty. ...kampionych. To myślałem, że domyślisz się, że o to mi chodzi, że jak do miasta potępionych, no to tam musi być. No, dobra, wy cieszcie się, że nie zobaczyliście tych gównianych momentów, których nie nagraliśmy. Nie, zręczna sytuacja. Zajęła nam to prawie godzinę. Nie, no może mniej, bo nie wiem, nie patrzyłem dokładnie. To znowu umrzemy? A to mi się wydaje? Nie, nie umrzemy, idę do miasta. Dobrze postawiony portal. Lepiej niż twój. Nieprawda. Arogancki. Mam mojego tego. Gościa z pałką. A ja mam pałkę do uderzania. No on też ma pałkę do uderzenia, patrz jak tą pałką wymachuje. To nie jest pałka, to jest kijanka. Dzidę ma. Jedną dzidę nieźle ma. Dzidę wykałaczkę. O kurde, ale opa, naparzajmy w nich, będzie to jest dobre miejsce, żeby w nich naparzać. I problem z maną się jakoś znowu naprawił, teraz tak szybko many nie marnuje z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Coś musiało być wcześniej nie tak. Dobrze, idziemy naprzód. No gdzie musimy iść, to mnie interesuje teraz. No do piekielnej kuźni. A gdzie ona jest? Są tu gdzieś schody? Nie, ona to po prostu jest jako, to nie jest jakby lokacja osobna, to po prostu to jest punkt, który się znajduje nad rzeką płomieni. A, fajnie. Ehe, dodałem ci miksturkę. Potrzebuję jej! Ja też jej potrzebuję, ty potrzebujesz antidotum, będziesz marnował, który je pijąc. Sam jesteś marnotrawny. Przypowieść o synu marnotrawnym, o zwój identyfikacji, ile ich mam? 11. Co się tam chowasz, śmieciu? A tu nikogo nie ma. Co się tam chowasz, gnoju? Hej, chwila, tam nikogo nie ma. Story of his life. No many przynajmniej teraz nie marnuje. Dobra, chodź ten. Ogromny wiejski topór. Ogromny wiejski topór. Czemu ogromny wiejski topór? No bo tak wygląda. A jak wygląda? Pokaż go. Czemu wiejski? Nie rozumiem twojego żartu. No bo polski dobry. I czemu ty go zebrałeś? Po co ci ten topór? Pieniądze z niego zrobię. Przerabię go na pieniądze. Super, mój kolega chyba się trochę załamał. Dostał załamania nerwowego. To jest epilepsja, za gorąco. Nie. Nie masz dość złota, no to super. Cześć. Widzę, że mieliśmy ten sam pomysł. Pozdrawiam cię. Jeden słuszny. Bawi mnie to, że ten handlarz ma głos Asha. Pozdrawiam ci. Sam się pozdrów, pajacu. To jeszcze sprzedam i to sprzedam. Dobra, Asha, no zaraz będę miał na Asha. Sprzedałem swoją drugą broń. Co jeszcze mogę sprzedać? Sprzedałem swoją drugą połówkę. Jakiś talizman sprzedam, będzie dobry pomysł. No ja jestem gotowy, wejdę przez swój teleport. Po czym wejdziesz i umrzesz. Nikogo tu nie ma. Dobra, to sprzedam. O, czarny dusiciel, to oznacza, że silniejszy. No tak, czarny oznacza lepszy. No, czarny Wiimote też jest większy od białego, więc to musi coś znaczyć. Czarny pas w tym sztukach walki jest najlepszy. A biały najcieńszy. No tak. Rasizm wobec białych. Nie istnieje. To nie istnieje.
Białych jest po prostu za dużo i nie można ich nie dać. Jej. Chciałem powiedzieć właśnie, tam skąd pochodzą jest więcej czarnych. Ale pomyślałem sobie, że to byłby rasizm. Dlatego tego nie powiedziałem. To dobrze, że tego nie powiedziałeś. Na szczęście nikt tego nie usłyszał, bo tego nie powiedział. No. Dusiciel, to jest woła dusiciel. Przy tym let's play chyba naprawdę ludzie zaczną myśleć, że nie lubimy czarnych czy coś. No tylko żarty! Przestańcie brać wszystko na poważnie. Właśnie. Zrozumcie nasz humor on point. Dlaczego niby miałbym nie lubić czarnych? Przecież to dobrzy ludzie w większości. To nie jest tak, że można nie lubić czarnych. Można nie lubić ludzi, a nie konkretnie rasy jakiejś. No ja nie lubię ludzi, bo ludzie są... Ludzie są... ludzie. No przecież to, że na przykład niektórzy ludzie, których nie lubię, są biali, to nie znaczy, że jestem rasistą na biały. Uzasadniona nienawiść też istnieje. Właśnie, można kogoś nie lubić z uzasadnionego powodu. Aha, mój kolega umarł. O. Słyszałem taki kiedyś, jak ktoś mówił, że no, jak to dlaczego, czy jak to mam nikogo nienawidzić? No, i tak długo jak potrafię uargumentować, dlaczego tej osoby nie lubię, to mogę jej nie lubić i otwarcie to pokazywać. Także nie trzeba tego pokazywać otwarcie, można jej nie lubić. Czterech gości z pałami na jedną kobietę. Na dwie. Co? Na ciebie, bo wszyscy się zwrócili na ciebie aktualnie. No nie widziałem tego, bo gra postanowiła mi tego nie pokazywać. Z jakiegoś powodu. Może uznała, że to zbyt drastyczna scena. Chciałbyś zabrać swoje ciało, to mogłoby być w sumie dobry pomysł, to mógłby być. Mam wrażenie, że ci goście są w miarę twardzi. No przynajmniej teraz udaje mi się zachować to, co pokazuje ich ciało. Czyli, że są stabilni. Bardziej niż mój stan psychiczny w tym momencie. O kurde, wydropiła tej gotycka zbroja, to ja idę ją sprzedać, bo ona będzie dostatecznie dużo warta kupić mojego Ashaba. No, 6000. Oni są kurde tak stabilni jak te elementy, które są całkiem na prawo. Co masz na myśli? Jak to się nazywa po polsku w chemii ta tablica? Mendelejewo. No właśnie. A po niemiecku nazywa się od innego nazwiska. Nie, tylko po prostu inaczej się to wymawia, dlatego... Byłem ciekaw, jak ty to wymówisz. Niemcy i w ogóle inni to są dziwni. Polacy też są dziwni. Wszyscy są dziwni. My jesteśmy ludzie. Dziwni. Ludzie są dziwni po prostu. Komu tych gości to musi być aż tylu? To jest główna baza Brothers. Wszyscy faceci bez koszulek tutaj chodzą. I to nie najgorsze, że bez koszulek, ale z pałą na wierzchu. I z ciężarkami na sutkę. I krwiożercze larwy. Ciekawy, jaki rodzaj filmu to miało być. W piekle z robalami. Ile tu jest tych jajek? A my jesteśmy aktorami. Aktorkami. To oznacza, że nam więcej płacą. Dlatego tyle kasy tu wszędzie wypada. Okej. Ale nie, no znowu robię gangbang na mojego kumpla. Zostawcie go, on jest tylko zwykłym człowiekiem. No to im się właśnie podoba. O, jeszcze ile punktów doświadczenia? 6000 i będzie następny poziom. Czyli nie za dużo, tego co widzę. Naprawdę już ten pasek prawie dotyka tego. No, mój kolega dostał poziom. I chyba troszkę się zastanawia teraz, co zrobić ze swoim życiem, bo stoi w miejscu i, nie wie, i nic nie robi. Czekał, aż wróg przyjdzie, który może mu coś zrobić. Taki niebezpieczny w rzeczywistości. No, takie młode larwy, które na jedna strzała schudzą. Doszliśmy już do wniosku, że Blizzard przy tworzeniu tych poziomów trochę za dużo się napił. Pan Blizzard, ten, który jak tworzy te gry. Jak się gra samemu, to jakoś idzie, tylko że jak gramy na multi, jak
monstrów jest więcej i są silniejsi. No właśnie. Miyamoto dałby tutaj checkpoint, a co? A oni nie. Znaczy miałeś checkpoint przed wejściem. Ale Miyamoto dałby kolejny checkpoint. Nie wiem, Miyamoto stworzył Super Mario Bros. 2, a ta gra nie jest. Ta gra nie jest dobra dla graczy. Miyamoto checkpoint? Checkpoint? Ej, Miyamoto, stworzyliśmy rozpierdoloną grę. Okulej, nie da się jej przeżyć, nie da się jej przejść. Co zrobimy? Checkpoint! Wszystko pójdzie dobrze, jak będzie checkpoint. Przypominają mi się te teksty z Postala. Znowu sejwujesz. Moja babcia wysejwowała wszędzie. Ej, Miyamoto, stworzyliśmy zjebaną grę. Co zrobić? Wydajcie na GameCube'a i tak nikt nie zauważy. Ej, na GameCube'a nie wychodziły takie złe gry. Wiem, ale druga połowa Mario Sunshine niestety nie jest taka dobra, jak ją miałem w pamięci, jak niedawno zauważyły. Przy drugiej zabrakło im po prostu czasu i dali takie... takie rzeczy, że... O mój Boże. Zdarza się, że czasem się pamięta niektóre rzeczy lepiej niż są tak naprawdę. Ja przez wiele lat mówiłem, że Mario Sunshine to moje ulubione Mario w 3D. Dupa, przeszedłem sobie jeszcze raz i pomyślałem sobie, a 64 jednak było lepsze. No właśnie. Też ostatnio miałem taką grę, którą myślałem, że jest taka, by była świetna, ale że jak przeszedłem ją znowu, to była świetna, ale nie była aż tak świetna, jak ją zapamiętałem. Gothic. Nie Gothic akurat. Gra na PS1, która się nazywa Tomba. A, no, pamiętam. Ta gra jest bardzo fajna i dalej ją uwielbiam, ale okazała się trochę inna niż ją zapamiętałem. Ale dalej ją lubię i to jest jedna dalej z moich ulubionych gier w ogóle. To dobra, brutalna. Ale od lat nikt nie zginął. Chociaż czasami ktoś znika. Ale za jakiś miesiąc zwykle wraca. Tu się ktoś schował, a znowu nikogo nie ma. O, to wygląda dobrze. Nie, to nie tutaj, bo to właśnie nie jest w takim czymś. Och. Ale warto tu przyjść. Czujesz, że odzyskujesz moc. To dobrze, kolego, odzyskuj moc. Zostawcie mojego poprawnie politycznego kolegę, co on wam zrobił? Jest taki, jakim Bóg go stworzył. I ma czerwony kubraczek. To znaczy, że jest gorszy? Nie, oni uważają się za złego wilka. O, tu jest jakieś przejście. O kurka, to chyba tutaj. Zniszcz kamień duszy, Mefista w piekielnej kuśni. No chyba zejdę zaraz. I to chodź tu. Nie, to nie jest w takim miejscu jak to. Pamiętam dobrze tą grę. No tak, ale chodzi, że ta kuźnia nie jest w takim budyneczku. A! Ona jest tutaj. Fajnie. Na początku myślałem, że ona właśnie będzie w takim budyneczku, ale nie jest. Okej. Okay. Ogólnie ten kolega tam to jest, trochę twardy jest, ten kowal tam sobie biega. O, tam jest kowal. Który to? Wygląda jakoś lepiej? Z młotkiem na przykład i fartuszkiem. Nie widzę go. No jak go nie widzisz? No nie widzę. No to otwórz oczy. Cześć. Cześć, otoczyli nas. Nie, tam się zatrzymali od tamtej strony, mają mnie gdzieś. A ja nie mam to już nie mamy. Teraz nas otoczyli. Tu jest w miarę bezpiecznie. Ja idę do kuźni. Tylko, że ty tam zginiesz. Gdzie? Potrzebujesz zabić tego kowala kolegę tam. Kolega kowal. O, nadal! Co? Oni moje zwłoki tutaj gwałcili przez cały czas. Przez mój kowal tam przejdę. Będzie dobry pomysł. A tu jest. Masz swoje rzeczy? Nie. Idź po nie. Ale to oni gangbangują moje rzeczy. Szlak. Idę płaszcz, albo... Amen. Dużo giniemy chyba w tym odcinku. Tak nie tylko w tym odcinku. Ej, no w poprzednim nie ginęliśmy tak dużo. W poprzednim był Mefisto. No tak. Nie było aż tak źle. Ile razy zginąłem? 10?
W tym odcinku? Nie, w tamtym. W tamtym nie wiem, w tym to dużo. Z pewnością dużo. Och, i tata tuta. To nie ma sensu konkretnie, żadnego. Ma sens. Musiałbyś po prostu nie ginąć. Dzięki za radę. To jest rada godna każdego 10-latka, który pisze na YouTubie komentarze, żebyś lepiej grał. Spróbuj przejść naokoło. Czy ten zielony to jest ten od kuźni? No tak, ma młotek i ma fartuszek, to znaczy, że jest ważny. To jak podejdę tutaj teraz, to oznacza, że droga wolna. No ale ty miałeś iść po swoje zwłoki parowo, a nie tam. Zniszczyłem. No jak zniszczyłeś, bo nie masz młotka, to nie zniszczysz. Użyj młota, a nie, okej, nie. Nie zniszczyłem. No miałeś iść po swoje zwłoki. Myślałem, że jest jakaś aktualizacja w questie, to że zniszczyłem. No. O nie, no. Pomoc. Nie! Nie, pomoc. Zabierzcie mnie stąd! Co ja tu robię? Coś na mnie idzie chyba. Zastanawiam się dlaczego. Zastanawiam się nad wieloma rzeczami. Na przykład dlaczego tak słabo idzie mi. No też chciałbym wiedzieć. Tata mówi. No co? No ty. No staram się przynajmniej. No ja też. No to wiem, no wiem, że też. Może... Coś tam nie idzie, niestety, nam obojgu. Co mogę sprzedać? Nic. O, kryształy mogę sprzedać. Czego ci? No ja już wszystkie swoje sprzedałem. 3000, 5000, 8000, to jest godne broni nowej. Handel. To było godne twojego najemnika. Najemnik. Niech zginie. Co? Nic. Ja tylko tutaj się zastanawiam nad sensem życia. Chyba kupię najemnika, albo raczej go ożywię. Dlaczego trzeba temu Archaniołowi w ogóle płaci, żeby go ożywił? No, musi z czegoś żyć. Ta, jasne. On chce świat uratować i nam nie pomaga nawet sam siebie. Musi z czegoś żyć. A może to zmienia pieniądze w niego? Potrzebuje dostatecznie dużo monet, żeby się zmienił człowieka. Wow. Mój kolega jest przydatny. No dlatego chciałem, żebyś go wziął. On się na serio przydaje czasami. Dobra, potrzebuję pocisków. On potrafi zamarzać ich. No o to chodzi. Zabiłem 3. Bez swojej pomocy. Lekkie rękawice, to oznacza, że są lepsze od moich teraz. Oczywiście, że są lepsze od moich teraz. Co za głupie pytanie. Przydałbyś mi je tutaj w ogóle. Gdzie jesteś? A mamy 4 Ej! Gangbangowców na mnie idzie. Nic nie poradzę. Przykro mi z tego powodu. Nie szkodzi. Ważne, że wierzysz w to, że się uda. Okej, okay, chciałbym gdzie w to wierzyć. Uciekaj, no! Twój kolega zaraz może umrzeć. Czy się go kupi? On ma zbroję lodową. Nieźle. Zabrałeś zielonego gościa do siebie? Idzie za mną. Z dupą na wierzchu. No bo to pawie.
Dlaczego ci kowale w tym świecie nie mogą wyglądać jak kowale, tylko jak jakieś małpy? Albo kobiety, albo małpy, no nie wiesz. No nie, jeden facet był, jeden był, który nie był małpą. Zależy, jak na niego patrzysz. Haszisz. Co haszisz? No tak się nazywa. Krapi. Krapidół. Zginąłeś. Zaskoczenie. Sam się zaskocz. Nie masz złota, ja ci dam zaraz. Nie mam złota. Co? Dlaczego nie ma tutaj teleportu twojego? No bo przez niego przeszedłem. A. No ci otworzę. Masz. Dzięki. Mam nadzieję, że ci się podobał. Był bardzo ładny. O, o, myślałem, że go zatrzymałem. Ale oni są twardzi, ja pierdykam. O, kapliczka. Nie bawiasz się ognia. Pieprzy, da? Z pewnością. Ja chciałbym wierzyć, że to się przyda. Ja chciałbym wierzyć Boga. Ale nie, trudno mi. Teleport dalej tu jest. Ale jednak wolałeś przejść przez swój z tego, co widzę. I nie wiem, jak wrócić, bo nie mam teleportów. Serio? Tak. Dobry plan, kolego. Mogę teraz iść tylko dookoła i pójść w twoim kierunku. No to chodź. Masz prostą drogę. To moje zwłoki. O, nasz kolega umarł. A paczek się rozkwasił. Pieniądze wypadły z niej. I kolczuga, omega kolczuga. 105 obrony, będzie dla mojego gościa. Masz, weź to, przyda ci się. Czekaj. Gdzie? A, tam na ziemi. Moc piekielnej kuźni. No to pójdę zniszczyć teraz ten. Otwórz mi teleport. Nie mam możliwości, żeby otworzyć ci teleport. To kupiłbyś zwoje, kurde. Za co? A pieniądze leżą na podłodze. Leży tu gdzieś zwój teleportacyjny? Chyba nie. Rizas, ty jesteś nieporadny. A ty jesteś... No nie wiem, no. Nie lubię wyzywać innych. Zabierz samemu sobie przyjdę. Ja zniszczę w tym czasie Mefista. Widzę tutaj wesoła kompania z tobą. Chyba przyszła. Nie dam rady zniszczyć Mefista. Ej! Kurwa, mać. Dobra. Nie zwój identyfikacji, zwój od portalu wiejskiego. Pozdrawiam cię. Jak mnie ten głos wkurza. 400, tyle kasy. Dobra, sprzedam. Nie mogę sprzedać. Fuck. To mogę sprzedać? Nie. O, teraz podejdę tu i zniszcz. Nie mogę. Jak to nie mogę? Jak to nie możesz Mefista zniszczyć? No musisz młotkiem go pierdyknąć. Jak cały czas umiem? No musisz wyekwipować młotek i mu zdzielić. A, fajnie. Okej. Okay. No dobra, to wyekwipować i teraz próbujemy. Jest, udało się! Teraz ciało zebrać i spierdalamy sobie. Specjalnie kupiłem... Tam rzeczy powinny z niego wypaść. Klejnociki ładne. Chcę stąd wyjść! Kolorowe. Jakie ładne klejnociki kolorowe. No to weź się, no. Pyk. Dobra. Co oni tam cały czas biją moje zwłoki? Zebrałem je, będzie można je sprzedać. Będą pieniądze. Z moich zwłok? Nekrofilia? Nie, z klejnotu. Karol, czemu się zbugowałem? Proszę mnie stąd wynieść. Chcę stąd wyjść. Pomóż mi, gnoju. Nie uciekaj. Jak mam ci pomóc? Pomóż mi. Jak ja swojego ciała szukam. Gnoju. Ale przecież widzisz, że wszyscy się na mnie fokusują. Na mnie się rzucają, ty.
Dobra. Mogę już stąd wyjść. Nie, nie mogę dalej. Muszę przejść tędy. Tak. Nie cofaj mnie, gro. Gro, nie cofaj mnie, proszę. Dobrze. Nienawidzę tej gry. Sprzedam te wszystkie klejnoty i będą pieniądze. Jak ktoś mnie spyta, jak mi się podobał rozdział czwarty, to powiem, że mi się nie podobał. Yeah, to jest dużo kasy warto. Szybko sprzedać to wszystko i wsadzić te pieniądze do skrzyni. I tak oto udało nam się zakończyć zadanie drugie. Teraz zostało tylko zadanie trzecie. A no, zgadza się. Czyli można zakończyć tutaj odcinek. No, tak mi się wydaje. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. A ja będę miał sporo zabawy podczas tej wspaniałej historii, która oczekuje mnie w tym miejscu. Papa. Na razie, cześć.